Ej, Michael! Ten twój złom znowu zażarł mi kasę. Tak się przecież nie da grać. Naprawisz to w końcu? Ej, ty tam. Chcesz zagrać? Michael Maldonado? Chęć powiedział, że potrzebujesz pomocy. Jestem V. A, to ty. Chodź, pogadamy. Dobrze, dobrze, że jesteś. Fixer mówił, że załatwiasz nawet beznadziejne sprawy. Zobaczmy, czy ta też jest beznadziejna. Chodzi o mojego syna, Erika. Chłopak prowadzi w Hollywood warsztat motocyklowy. Absolutnie uczciwy biznes. Problem w tym, że uwzięła się na niego taka jedna prokuratorka, Georgina Zębiński. No coś z tym trzeba zrobić. Po kolei. Ta Zębiński. Co to za prokuratorka? No taka jak prawie wszyscy w tym mieście. Skorumpowana. Zębiński powiedziała, że poluje na grubą rybę od Valentinosów, Ektora Sakristana, czy jakoś tak. Co Erik ma z tym wspólnego? No podobno zna Sakristana i miałby pomóc do niego dotrzeć. Dlatego Zębiński zmusiła mnie, żebym złożył na niego zeznania. Chcę, żeby się usunął. Opowiedz mi o Eriku. Wspomniałeś, że handluje motocyklami. Tak. Ma sklepik w Haywood. Naprawia złomowane maszyny. Erik wyprowadził się z matką lata temu. Od tamtej pory prawie się nie widujemy. Jesteś go pewien? To dobry dzieciak. Za dobry na to miasto. Pewnie dlatego chcą go zniszczyć. Zębiński wymusiła na tobie zeznania? W jaki sposób? No, zaczęło się kulturalnie. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy. Zębiński pokazała mi niby dowody na Erika. Chciała, żebym potwierdził. Oczywiście odmówiłem. Dwa dni później wróciła z jakimś gliniarzem. No, bili mnie, grozili, że skrzywdzą Erika. W końcu posadzili mnie na krześle i włączyli kamerę. No, bałem się, powiedziałem to, co kazali. Pogadaj z nią. No wiesz, tak po swojemu. Te zeznania muszą zniknąć, inaczej Erik trafi za kratki. W porządku, porozmawiam z tą prokuratorką. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, dobrze. Wiedziałem, że Hans nie przyśle mi byle kogo. Szukaj jej w Heavy Hearts. Załatwia tam swoje brudne sprawy. O, skąd wiesz? No bo tam mnie zaprosiła na spotkanie. Huh?
wszystko ze mną dobrze. Tobie o co chodzi? Zabili skurwiela. Niedobrze. Nie lubię, jak zabijają naszych skurwieli. Spokojnie. Spokojnie? Bez Hansena możemy stracić dużo kasy. Nie stracimy. Dogtown jest zbyt wygodny dla zbyt wielu osób. Może, ale potrzebuję oklubnika szybko wyrywającego kwas. W tym żołnierzyk akurat nie dobrze. Co za czasy, nie? Słuchaj, Jack, przychodzi do mnie jutro ten klient z biotechniki, ten od słoneczników. Plaza. Teraz?
A teraz jestem złotko, tutaj. Współczuję. Chcesz coś na znieczulenie? Mhm. Daj ze 3 sztuki. Hej, skarbie. Szukasz czegoś? No dobrze, sprawdźmy, co tam masz. To jak? Decydujesz się? Czy ja wyglądam, jakbym chciał z tobą rozmawiać? Thank you.
chyba wstęp na górę przestał się tu pojawiać. Patrz, jaki się kurwa ważny zrobił. A może spróbujemy tam do niego wbić? Już próbowałam, bez szans. Wpuszczają tylko z listy. Szukam waszej klientki, Georgina Zębiński, prokuratorka. Kojarzysz? Nie kojarzę. Ale skoro to jakaś szycha, to pewnie bywa w loży. Zapytaj Jacka. Znajdziesz go w kiblu. Wysyłasz mnie do Jacka z kibla? Serio? Serio? On tu prowadzi handel i dobrze, że jest górą. Może będzie ją kojarzył. No dobra. Dzięki. Cześć, Jack. Słyszałem, że wiesz co i jak. Że można cię podpytać o ludzi z góry. O, tak słyszałeś? No to pytaj. Georgina Zębiński, prokuratorka z miasta. Znasz ją? Nie. Ale mogę zadzwonić na górę i popytać. To zadzwoń. Momencik, kochany, powoli. Mój czas jest cenny i te sprawy. Wiesz, o co chodzi. Mam trochę kontaktów wśród sprzedawców w mieście. Paru dobrych znajomych bramkarzy na wejściach do klubów. Może zamiast wiecznie sprzedawać prochy w tym kiblu, wolałbyś rozszerzyć swój biznes? Kuszące. Dobra, zatrzymaj kasę. Niech to będzie moja inwestycja w przyszłość. Cześć, skarbie. Słuchaj, szukam klientki. Georgina Zębiński. Tak. Aha. Dzięki. Dziewczyny ją widziały. Imprezuje z jakąś grupą ważniaków. Loża numer 4. Dzięki. Sprawdzę to. No i jest. Georgina Zębiński. Uważaj na nią. Prawnikom nigdy nie można ufać. A są jacyś ludzie, którym według ciebie można ufać? Tak. Technicy dźwięku. Co ty robisz? Co się stało? Jak to co się stało? Wyjebali mnie z góry. Ochroniarskie schaby nie wiedzą kurwa z kim tańczą. Mnie wyrzucać? Mnie? Dlaczego cię wyrzucili? No, jakiś leż mnie zaczepiał, więc rozwaliłem mu łeb o bar. Wyszło ciut mocniej niż planowałem. No ale potem go przeprosiłem, więc nie wiem, dlaczego ochrona się czepia. A nie możesz tego jakoś wyjaśnić? A co tu wyjaśniać?
kurwa, trzeba iść do ochrony i wypieprzyć ich tę melinę w kosmos! Kiedyś dużo bujałem się po VIP-roomach. No, ochroniarze potrafią się pomylić. Idź do nich i wyjaśnij, kim jesteś, a przeproszą. Ta, jaki kurwa mądry. Mnie przepraszali. Srali! To se kurwa do nich idź! Siedzą w kanciapie za barem, tam! Może ci wydrukują imienne zaproszenie do strefy VIP, a ja to ich pierdolę. Wuda! Gdzie jest wuda dla mnie?
Dzisiejsze wiadomości lokalne zaczynamy od fantastycznej informacji. W przyszłym roku w naszym mieście odbędzie się długo wyczekiwany festiwal kultury japońskiej. W programie znajdziemy między innymi koncerty z udziałem najpopularniejszych na świecie grup. Sponsorem tytularnym całego festiwalu jest korporacja Arata. Wielu mieszkańców Night City chciałbym Was przywitać. Marina Kołowska. Bezdomnych w Night City wzrosła o ponad 300%. CPD zapowiada, że na dniach wdroży w życie program mający na celu wyłapanie, a następnie... Skoczysz po towar? Nie, przyniosłam swój. Nie kupuję u tego zdziercy tutaj. U tego zdziercy tutaj przynajmniej masz pewność, że dostajesz to, za co płacisz. Jakość kosztuje, skarbie. Postawę. Night City. Ile dla was? Jak dobrze znacie jego historię? Kim był Richard Knight? Ile stacji metra znajduje się w systemie N? W której dzielnicy miasta możemy zjeść? Na odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziecie na otwartej niedawno stronie internetowej. Wejdźcie w link. Pokrywa 330% dziennego zapotrzebowania na witaminy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Kto tam jest?
gość z San Francisco. Mój... Budujemy całe osiedle. No to kurwa pięknie. Deweloperka na wybrzeżu, człowieku, rozumiesz to? Wchodzimy na nowy poziom. Nie będę z tobą rozmawiał. Proszę dać mi spokój. Nie będę z tobą rozmawiał. Szukam Georginy Zembiński. Jest tutaj? Nie wiem. Kim jesteś? Jestem V i mam do niej sprawę. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu rodzinnych kłopotów. Nasza wszechmocna pani prokurator. Niedługo będzie trzeba do niej stawać w kolejce. Georgina siedzi w loży numer 6. Dzięki.
Super. Tylko tym razem uzbrój się w cierpliwość. Informuj. Co jest? Czegoś ekstra. Rozumiesz? Po kolei. Chłopaki na dołku pracują nad zeznaniami. Jeden świadek może nie wystarczyć. Dlatego mam tu dziś jeszcze dwa zeznania. A ja? Ty skontaktujesz się ze Stebanem w Longshore Stacks. Tu masz adres. A tu czas z kasą. I stonasz. Świetnie, kurwa. A ty to kto? Georgina Zembiński? Przychodzę w sprawie Michaela Maldonado. Czego chce ten pijak? Wymusiła się od niego zeznania w sprawie syna. Chce, żeby się skasowała. Chce, żebym... Nie wierzę. Co za bezczelne, zakłamane ścierwo. Widzisz? Mówiłem ci, żeby mu nie ufać. Co ten dziad ci powiedział? Twój goryl wymusił zeznania Michaela torturami. Hank, to chyba o tobie. Podłączałeś ostatnio kable do pana Maldonado? Wiesz co, mam lepsze rzeczy do roboty. Porwania, wymuszenia, podpalenie, napad na sklep. Wiesz, czyje to CV? Eric Maldonado to bandyta i zwykły śmieć. Jego miejsce jest w więzieniu. Ktoś musiał pomóc mu tam trafić. Ojciec nadawał się idealnie. Jak usłyszał, ile płacę, długo się nie zastanawiał. Kto to jest? Hector Sacristán. Elita Valentinos. Milioner upasiony na narkobiznesie. Morderca. Od 2 lat na niego poluje. Eric Maldonado jest ostatnim elementem układanki. Pomoże mi go dorwać. Tylko najpierw sam musi trafić za kratki. I co? Twoim zdaniem przeszłość Erika usprawiedliwia podkładanie zeznań. W Night City inaczej się nie da, młody. Tutaj sprawiedliwości trzeba pomagać. Maldonado ma swojego syna gdzieś. On po prostu nie chce, żeby się wydało, że go wsypał. No to niech się nie wyda. Dogadajmy się. Co proponujesz? Wiesz co? Najpierw obejrzyj przesłuchanie Michaela. Sam zobacz, jak było.
Ostatnia kwestia. 16 maja zeszłego roku Eric Maldonado skontaktował się z panem telefonicznie. Przyznał wówczas, że Hector Sacristan postrzelił Marcosa Ferreira ze skutkiem śmiertelnym. Stwierdził też, że Sacristan miał nakazać porzucenie ciała Ferreiry w Zatoce Coronado. Czy potwierdza pan przebieg tej rozmowy? No ja... Tak, tak, potwierdzam. Świetnie, to wszystko. Dziękujemy. Michael wziął za te zeznania solidną kasę. Nawet nie mrugnął okiem. No proszę, prawdziwy człowiek biznesu. Przejdźmy do rzeczy. Oto moja oferta. Ukryję nazwisko Michaela w papierach. Nikt się nie dowie o jego udziale. A jeśli odmówię? Nie odmawiaj. Tak będzie dla ciebie lepiej i bezpieczniej. Decyduj się. No już. Decyduj się. No już. Decyduj się. No już. Niech ci będzie. Nie ufam ci, ale Michaelowi nie ufam jeszcze bardziej. Załatwione. Zanonimizowałam zeznania. Twój klient może spać spokojnie. Myślę, że to dobra decyzja i rozsądny kompromis. Mam taką nadzieję. Sprawa załatwiona. Zostaw mnie w spokoju. Ranny żołnierz! Może...
I? No i jak tam nasza sprawa? Udało się? Rozmawiałem z prokuratorką. Ukryła twoje dane w zeznaniach. Ukryła? Że jak? No nie, 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 nie. Miała je skasować. Nie tak się umawialiśmy. Zapomnij o pieniądzach, nie zapłacę. Przecież obaj wiemy, że to i tak nie są twoje pieniądze. Co? Co ta suka ci powiedziała? Wszystko. Ale nie martw się, twój sekret jest bezpieczny. Tyle, że to bezpieczeństwo będzie cię kosztować. Płać, nie chcę dłużej na ciebie patrzeć. Dobra. Idź już.